Witam Państwa bardzo serdecznie w szczecińskim przystanku Historia prowadzonym przez Szczeciński Oddział Instytutu Pamięci Narodowej. Dziś historia, która raczej nie kojarzy się z archiwiariami przechowywanymi w Instytucie Pamięci Narodowej, ale to myślę tylko pozór, bo ukaże się, że jest jednak inaczej. Historia wampira, tak jak w tytule naszego spotkania Zdzisława Marchwickiego, historia, która wstrząsnęła, można powiedzieć, społeczeństwem Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. W dzisiejszej dyskusji udział wezmę pan dr Paweł Miedziński, pracownik Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Szczecinie. Witamy bardzo serdecznie. Pan Jarosław Molenda, który przyjął nasze zaproszenie, autor m.in. książek poświęconych zbrodniom czy kryminalnym przeszłościom w PRL. Dzień dobry. A spotkanie poprowadzi pan redaktor Paweł Domański z Polskiego Radia Szczecin, autor nie tylko... Dziękuję bardzo. Autor nie tylko filmów, reportaży radiowych, ale również filmów dokumentalnych. Proszę bardzo. Dzień dobry Państwu. Ja bardzo dziękuję panie profesorze za to, że wyręczył mnie pan w obowiązku przedstawienia gości. Myślę, że od razu będziemy mogli przejść do rzeczy, która jest z jednej strony przerażająca i wydaje mi się, że właśnie taką optykę powinniśmy przyjąć, jeżeli mówimy o seryjnych mordercach, a z drugiej strony jest, nie chcę użyć złego słowa, ale chyba po dziś dzień fascynująca. Dzisiaj weźmiemy na warsztat zwłaszcza dwóch przestępców. Pierwszy, szczeciński, znany w Szczecinie, rzeźnik z Niebuszewa. Osoba, która obrosła niezwykłym kożuchem pewnej miejskiej legendy. Ustalimy sobie za momencik, ile z tej legendy to jest prawda. Oraz przestudiujemy postać wampira z Sosnowca, wielokrotnego mordercy kobiet ze Śląska. I to, co spaja te dwie osoby, oprócz tego, że najprawdopodobniej mordowały, to, że można właśnie na ich temat powiedzieć, że mordowały najprawdopodobniej. To znaczy dziś bardzo trudno jest ustalić, również z perspektywy czasu, czy zostali osądzeni i czy zostali straceni właściwi ludzie. Ja bym może najpierw zajrzał do tej szczecińskiej legendy i kiedy badał pan sprawę rzeźnika z Niebuszewa, co pan na jego temat słyszał, zanim rozpoczął pan pisanie na jego temat książki? Tak jak wszyscy chyba, te legendy, te przerażające wieści o bigosie z ludzkim mięsem, o porywaniu i zabijaniu dzieci, mnie zainteresowała właśnie ta historia, a potem zaczęła zastanawiać właśnie ile w tym prawdy. I tak na własny użytek, nawet nie myśląc, że powstanie z tego książka, znalazłem akta w Archiwum Państwowym w Szczecinie i się tak pomalutku z nimi zapoznawałem. I się okazało, że sprawa wygląda troszeczkę inaczej niż to powszechna wieść niesie. A ta powszechna wieść niosła, że rzeźnik z Niebuszewa miał mordować kobiety, miał mordować dzieci i o ile dobrze pamiętam, to ich szczątki miał wrzucać później do rusałki. Tak, ogólnie był uznawany za seryjnego mordercę, tak? Ostatecznie skazano go i wyrok wykonano za jedno zabójstwo. Specjalnie używam słowa skazano, bo moim zdaniem no nie do końca mu tę winę udowodniono, tak? Ja w aktach znalazłem szereg wątpliwości, szereg zastanawiających zaniedbań w śledztwie, no, które każą domniemywać, że nie do końca tylko on odpowiada za te zbrodnie.
No, my do tego, w jaki sposób te śledztwa w okresie PRL były prowadzone, jeszcze sobie w trakcie naszej rozmowy dojdziemy. Natomiast kim w takim razie był wampir z Sosnowca, panie doktorze? Czy powszechnie uważa się, czy przyjęte zostało i za to zbrodnie skazany został niejaki Zdzisław Marchwicki. Ile kobiet zamordował? Dziś jest to, że tak powiem, wysoce kwestionowane i wręcz powiedziałbym, że mainstreamowe podejście jest takie, że to był niewinny człowiek, którego system prawny czy śledczo-prawny zamordował. Ja się nie zgadzam do końca z taką interpretacją. I tutaj można, uważam, przerzucać się jak ping-pongiem argumentami, czy Marchwicki rzeczywiście zamordował i był tym wampirem, czy też nie był. A przepraszam, jeszcze tylko doprecyzujemy, ile tych zabójstw się przypisuje. A tutaj to też nie jest jasne jakby, bo w czasie śledztwa przypisywano mu pewną liczbę zabójstw, później ją rozszerzono, później ją zawężono. W trakcie śledztwa ponownie ją poszerzono, by w trakcie procesu ją zawęzić o kolejne dwa. Ostatecznie skazano go za 14 zabójstw i dwa usiłowania zabójstwa. Więc jest to dość poważna liczba. Niemniej jednak na przykład obrońcy Marchwickiego w ostatnim wystąpieniu podnosili szereg argumentów, że na przykład w niektórych sprawach nie ma zupełnie dowodów na to, że popełnił je Marchwicki, albo na przykład są elementy, które wskazują, że musiały być dwie różne osoby, bądź dwie osoby, które popełniały jeden czyn. Więc można uznać, że ten wampir, jeśli przyjmujemy, to jest Marchwicki, no to jest pewna taka figura retoryczna bardziej niż postać z krwi i kości. Na pewno były morderstwa, na pewno zapadł strach. Biorąc pod uwagę, że były to czasy z bardzo silną cenzurą, niezwykle szczegółową kontrolą mediów, te informacje o kolejnych zamordowanych kobietach nie dostawały się do szerokiej opinii publicznej, ale ludzie żyli tymi informacjami, przekazywane od jednego do drugiej osoby, no, tworzyły pewne plotki, które nawarstwiały się i tworzyły wręcz niebotyczny obraz tego, co się działo na Śląsku. Co też miało taki skutek, że na przykład Służba Bezpieczeństwa, która starała się prowadzić również śledztwo w tej sprawie, wychwytywała te plotki, analizowała je pod kątem wykrycia wampira, traktując je bardzo serio, więc ta tajemnica miała jakby swoje drugie, trzecie, czwarte życie, więc ostatecznie postanowiono ujawnić, że istnieje taki wampir, więcej, nawet wykorzystać ten strach do skonsolidowania społeczeństwa, do jakiegoś pewnego wyzyskania tej energii, która, czy strachu, który w ludzi funkcjonował, do zespolenia z władzą, że milicja, może do tej pory jej nie lubiliście, baliście się i tak dalej, ale w waszym szeroko pojętym interesie jest to, żeby teraz z milicją współpracować. Nawet jeśli nie robiliście tego do tej pory, to teraz jest właściwy moment, żeby stanąć po stronie milicji i ująć wampira. Natomiast na początku swojej odpowiedzi użył pan jednego słowa, które mnie w kontekście samego wampira z Sosnowca uderzyło i ono też uderza w przypadku samego Józefa Cypka, czyli rzeźnika z Nibuszewa. Słowo mainstream, to znaczy te dwie postaci, mimo że jedna miała mordować na początku lat 50., druga rozpoczęła swój proceder w połowie lat 60., one funkcjonują w mainstreamie, to znaczy te postaci, one są omawiane do dzisiaj i są mainstreamy, są ludzie, którzy z jednej strony bronią, mówią, że to może ten, może nie ten. Co jest w takich postaciach, waszym zdaniem, co sprawia, że my mówimy o tych ludziach po takim czasie, po 70 albo po 60 latach? Ja myślę, że w przypadku Szczecińskiego zbrodniarza to jest cały ten kontekst, tak? No bo bigos z ludzkim mięsem to niecodziennie się zdarza. Owszem, była prawdziwa historia Karla Denke na Dolnym Śląsku, no ale to Niemiec. No tutaj też mamy Niemca, więc taka jakby kalka nastąpiła. Tak mi się wydaje, że przez to właśnie łatwiej było tę legendę jakby z nim utożsamić, tak? No jakiegoś tam rzeźnika
rzeźnika, jakiegoś tam niemalże kanibala, bo przecież o coś podobnego go też... Właściwie też SS-mana, bo jemu przypisywano również uczestnictwo w SS, znaczy, mimo że chłop miał protezy nogi. Tak, więc no tutaj to dużo szkody narobił pan Leszek Szuman, autor między innymi Życia po śmierci, bo w tej książce zamieścił taki pasus półtora stronicowy, może dwustronicowy, już nie pamiętam dokładnie. I on garść takich właśnie szczegółów podał, które potem zaczęły żyć własnym życiem, bo wcześniej, tak mi się wydaje, ich w ogóle nie było na rynku, tak? Więc on właśnie podał tę swastykę jako tam jego jakby znak charakterystyczny, że pod lewym ramieniem, pod pachą miał. Ja studiowałem protokół sekcji zwłok i tak dalej i tam nie ma słowa na ten temat. Są zwłoki szczegółowo opisane, ciało Cypka opisem, że nie zwłok, tylko ciało Cypka szczegółowo opisane. Charakterystyczne cechy, brak uzębienia, takie uszy, a nie inne. No ani słowa o tej swastyce, tak? No, wydaje się to bez sensu, ponieważ no, Cypek już swoje lata miał. W czasie I wojny światowej stracił nogę. Amputowano mu ją w kolanie. No proszę się zastanowić, no, jak takiego człowieka można było przyjąć do SS, że on był kompletnie niesprawny. Dwa, że do SS przyjmowano młodych ludzi, no nie weteranów. No, szereg takich bezsensów właśnie Leszek Szuman podał. Opis, że zwłoki ofiary wisiały powieszone w szafie za nogi, podczas gdy leżały na tapczanie. Część już pokawałkowana była i w wiadrze, i gdzieś tam, więc widać, że Leszek Szuman no, gdzieś tutaj dorobił jakiś taki właśnie bardzo obrazowy opis tej historii, który nie miał nic wspólnego z rzeczywistością. Ale był, podejrzewam, bardziej poczytny. Tak, z pewnością, tak. No mówię, dzięki niemu ta historia jakby odżyła na nowo, tak, bo kursowała w społeczeństwie, powiedzmy tam w latach 50., być może jeszcze w 60., gdzieś tam potem zeszła troszeczkę do podziemia, no i Leszek Szuman ją, tą swoją książką, która przecież biła rekordy popularności, bo i Życie po życiu, Życie po śmierci, no to były bardzo poczytne książki wówczas, to były kilkuset tysięczne nakłady, tak, a że niewiele innych rozrywek było, więc ta historia jakby dostała drugie życie, plus właśnie takie szczegóły, których do tej pory nikt nie znał. Ja próbuję sobie, drodzy Państwo, wyobrazić Szczecin na początku lat 50. i ukazuje mi się, no również w oparciu o zdjęcia miasta zniszczonego II wojną światową, ukazuje mi się właśnie gruzowisko w centrum miasta. Jak w takich warunkach, w momencie, w którym tworzy się dopiero struktura milicji obywatelskiej, początek lat 50., ja zaznaczam, w 52 roku Cypka stracono. Początek lat 50. Jak wtedy mogły wyglądać śledztwa, jeżeli milicja była tak naprawdę montowana, przepraszam za to wyrażenie, ale ona była montowana troszeczkę na kolanie? No tak, no przyjmowano amatorów, kryterium było takie, żeby chociaż umiał pisać, tak, żeby miał te 4-5 klas szkoły. Jeżeli chodzi o wyposażenie komend, no to było tragiczne, tak? Część dokumentów, które ja znalazłem, jakieś raporty milicyjne czy tego rodzaju meldunki, były, proszę Państwa, spisywane na tej czystej stronie starych niemieckich dokumentów, tak? Że nawet papieru w komendzie nie było, tak? Nie wiem, ile tam maszyn do pisania było, bo większość dokumentów jest pisana ręcznie. Przyjmowano praktycznie ludzi, którzy nie mieli, nie wiem, czy wykształcenia, czy doświadczenia zawodowego, bo wiadomo, że policji przedwojennej, sanacyjnej, no w tych realiach socjalistycznych, no to nie było możliwe, żeby takich funkcjonariuszy przyjmowano. No, do milicji wstępowali również kryminaliści, tak, nie mylić z kryminologami. Tak, dokładnie, więc weryfikacja była bardzo skromna, tak, no potrzebowano ludzi, uposażenia były bardzo skromne, naprawdę, to nie była praca, która dawała nie wiadomo jakie zarobki, sorty mundurowe, przecież długo jeszcze milicja funkcjonowała na mundurach wojskowych, tak? Mówię, sprzętu, że tak powiem, jeżdżącego było niewiele, więc to, że jakieś sukcesy milicja odnosiła, to trzeba raczej się z tego cieszyć, tak? O tym, w jaki sposób wpadł Józef Cypek, jeszcze sobie powiemy. Natomiast jeżeli chodzi o lata 60. i 70., kiedy na Śląsku toczy się śledztwo w sprawie wampira,
Tam już to wyglądało chyba troszkę inaczej, to znaczy stosowano już pewne bardziej wymyślne techniki prowadzenia takiego śledztwa. No, wampir, powiedzmy, zaczął mordować mniej więcej w dwudziestolecie Polski Ludowej w 1964 roku, więc no, to jest już system dość okrzepły i ten aparat milicyjny również. Ale jest to rzeczywiście, można by powiedzieć, już nawet nie z perspektywy dzisiejszych czasów, ale no pewnego poziomu europejskiego, ówczesnego, bardzo niski poziom. Ewidentnie widać no, biedę na każdym poziomie. Jak się dzisiaj przegląda te materiały, to na przykład zaskakuje skromność fotografii, które zostały wykonane, albo też ich niefachowość, to oczywiście fatalnie wróżyło dla samego śledztwa i później, jak się okazało, udowodnienia winy, bo te ślady nie były właściwie zabezpieczane. Znaczy starano się, generalnie podstawy teoretyczne już miano, jakieś doświadczenie również, bo tych morderstw nie było tak mało, więc schemat wypracowany był, ale jeśli chodziło o praktykę, to wyglądało to słabo lub bardzo słabo. Na przykład jest takie zdjęcie jednej z pierwszych ofiar, Zofii G., gdzie leżą zwłoki gdzieś na ziemi i na tym zdjęciu widać nogi pięciu osób, które stoją za nią, znaczy nad ciałem. Jedna osoba kuca, widać, cztery pozostałe stoją. Jest to kobieta, sądząc po obuwiu, pozostałe osoby to mężczyźni. Z pewnością nie są to śledczy. Są to ewidentnie gapie, którzy przyszli popatrzeć na sensację. I nie usunięto nawet tych gapiów, już nie mówię, że w ogóle nie zabezpieczono terenu właściwie i tak dalej, ale nawet kiedy wykonywano te zdjęcia do dokumentacji śledczej, to tych ludzi nie usunięto z kadru, więc jest to jakaś kompromitacja niesamowita. W innych przypadkach wygląda to nieco lepiej, ale też jest to bardzo skromnie prowadzone. Oczywiście im dłużej ta sprawa trwała, im więcej lat mijało, tym widać pewną profesjonalizację w zabezpieczaniu śladów i tak dalej, ale one dalej do samego końca były źle prowadzone. No, taki wydaje się kuriozalny przykład. Natomiast na sam przebieg śledztwa, ja przepraszam, że wejdę panu w słowo, na sam przebieg śledztwa chyba miało również znaczenie to, że tak naprawdę prowadziły to śledztwo dwie wielkie grupy. Prowadziła je milicja i jeszcze oprócz tego Służba Bezpieczeństwa. No tak, ale to jakby jest inne zagadnienie, ale no jeszcze wracając, to żeby pokazać, jak niski poziom był, no to przecież zdawano sobie doskonale sprawę z wagi tej sprawy, bo kiedy została zamordowana bratanica Gierka, no to proszę tak wtedy powiem, chyba pierwszego sekretarza Komitetu Wojewódzkiego. Wtedy jeszcze tak, no ale to była już bardzo ważna postać, to był członek biura politycznego i tak dalej, chociaż ja sądzę, że on nie utrzymywał z tą rodziną kontaktów, ale no sam fakt, że nazwisko to i to, że to była faktycznie jakaś rodzina, no stawiał no, tą sprawę jako absolutnie priorytetową w skali kraju. I oczywiście zostały zabezpieczone zwłoki, sekcja i tak dalej, i tak dalej. Po czym po kilku latach musiano dokonać ekshumacji zwłok, żeby ustalić, czy ta zamordowana dziewczyna miała na ręku pierścionek, czy nie. Bo nie odnotowano tego w trakcie procedur sekcyjnych. Więc w 1973 roku musiano dokonać ekshumacji zwłok, żeby ustalić, czy miała pierścionek. No to tylko ja się zastanawiam, panie doktorze, czy to... Kompletna kompromitacja. No właśnie, kompromitacja w świetle dzisiejszych jakby zdobyczy kryminalistyki. Nie, no, wydaje czy mi się, była to po prostu, nawet, czy już wtedy był to błąd techniczny, czy po prostu jeszcze polegało to na takich nieutartych schematach? Nie, wydaje mi się, śledztwa. Że to był błąd nawet w sztuce, nawet wtedy, mimo że sprawa była absolutnie priorytetowa. Ile osób było w kręgu podejrzanych, jeżeli chodzi o to, kto jest wampirem z Sosnowca? Podejrzanych albo ile osób typowano może w ten sposób? No tutaj oczywiście ta sprawa rosła. No, było jedno morderstwo, później drugie, trzecie. Powoli zaczęto łączyć te sprawy w jedno. Pojawiła się specjalna grupa śledcza, co nie było wtedy powszechną praktyką. Do wyjątkowych spraw powoływano specjalne zespoły i taką właśnie powołano. I powołano właśnie dwie grupy śledcze. Jedną milicyjną, a drugą Służby Bezpieczeństwa, ponieważ no, pewne jakieś tam elementy śledczym przynajmniej wskazywały na to, że być może jest to sprawa o podłożu politycznym
I no, badano te wątki i te grupy jakby nie współpracowały ze sobą, tylko konkurowały, co też teoretycznie mogło przynieść efekty, bo mogły mieć różne spojrzenia i tak dalej, i tak dalej. Przy czym no, grupa SB koncentrowała się na z góry pewnych tezach i ja mam wrażenie, że pod kątem tej sprawy kryminalnej o podłożu seksualnym postanowiono inwigilować szereg środowisk jeszcze intensywniej, na przykład strasząc pewne osoby, że zostaną jakoś powiązane z wampirem. I zakładano na przykład całe grupy, które są potencjalnie warte prześwietlenia w całości, jak na przykład śląski kler czy śląskich gejów jako takich. Gdzie no, założono, że skoro giną kobiety, to pewnie morduje homoseksualista. To jakby założenie tego typu a priori jest absurdalne, ale takie przyjęto i według tej linii to śledztwo prowadzono. Natomiast liczba 2000 osób, no to tutaj... pan nie zdradził, ja to zdradzę, 2000 osób, które były brane pod uwagę, były wstępnie typowane. I zastanawia mnie to, na jakiej podstawie przewinęło się aż 2000 najróżniejszych nazwisk. No, to jest olbrzymia aglomeracja śląska. To chętnych do wytypowania tam było bardzo, czy osób do wytypowania było bardzo dużo. Wystarczył donos. Ktoś kogoś widział, ktoś kogoś wie, że mógłby być wampirem i takie donosy słano na komendy, na posterunki, czy zgłaszano i to ta liczba podejrzanych rosła lawinowo, zwłaszcza w którymś momencie z desperacji ogłoszono, że została wyznaczona nagroda miliona złotych. Milion złotych. Przy średnich zarobkach, ja nie wiem, górnik zarabiał, wynikało z tego około kilku tysięcy, a to był bardzo dobrze płatny zawód. Nie wiem, 6 tysięcy zarabiał i milion złotych płacono. Oczywiście nikomu nie wypłacono, ale liczba chętnych do zgarnięcia tej kwoty była spora, co oczywiście zalało milicję niesamowitą ilością różnych fałszywych tropów i skomplikowało tylko śledztwo, także to był de facto błąd. Więcej, na przykład chcąc wciągnąć społeczeństwo w akcję poszukiwania wampira, zorganizowano wystawę pewnych materiałów ze śledztwa, które wyselekcjonowano, które uznano, że prawdziwy sprawca i tak zna, więc podzielimy się tą wiedzą ze społeczeństwem, może ktoś coś odkryje, może ktoś zobaczy, nie wiem, u sąsiada, że jest, nie wiem, narzędzie zbrodni, czy jakieś inne elementy z desperacji, ponieważ milicja mimo kolejnych zbrodni nie posiadała absolutnie żadnego punktu zaczepienia. I liczono, że prawdziwy sprawca, żądny, nie wiem, dodatkowej jakiejś satysfakcji z tego, że zobaczy te swoje ofiary na tej wystawie, przyjdzie na tą wystawę i na przykład wpisze się do księgi pamiątkowej. Sposób. Nie, no na przykład coś napisze, a porównywano to z anonimami, które wpływały, które jak zakładano, mogą pochodzić od rzeczywistego sprawcy. Ale no to... i fotografowano na przykład tych ludzi, żeby ich jakoś ewentualnie później rozpoznać i tak dalej. Jak się okazało, Marchwicki na wystawie nie był. Jeśli nawet był mordercą, no to cały ten wysiłek i ta objazdowa wystawa, która przez wiele miesięcy jeździła po całym Śląsku, była zupełnie zbędna. Ale to by jednak z drugiej strony pokazywało, bo tak, jeżeli była księga pamiątkowa i ktoś analizował pismo i to pismo porównywał, czyli przeprowadzono jednak pewną analizę kryptologiczną. Ktoś jednak nad tą sprawą myślał. Ja przepraszam, bo przejdę jeszcze tylko do rzeźnika Zniewuszewa, bo to, co różni z kolei te dwie sprawy, to zakres tego śledztwa. Mówimy o aglomeracji śląskiej i o tym, że tamto śledztwo było ogromne i typowano ogromną liczbę osób, a Józef Cypek pozostał sam, w gruncie rzeczy od początku do końca. Tak. Tutaj wydaje mi się, że i śledczy, i nie wiem, sądy założyły z góry, że po prostu jest jeden winny i nie szukano żadnych wyjaśnień, tak? Bo w sprawie pojawia się mnóstwo znaków zapytania. Sprawa wydawała się prosta. No, znajdują się zwłoki w mieszkaniu człowieka, którego aresztowano.
No nad czym tutaj deliberować, tak? To może byśmy wyjaśnili naszym widzom i tym, którzy oglądają nas w internecie. Józef Cypek zamordował swoją sąsiadkę. Tak, sąsiadki szukał mąż. Mąż, tak, tak. Wrócił z pracy, nie zastał w domu ani jej, ani ich dziecka niespełna rocznego. Zaniepokojony poszedł na milicję, tam złożył doniesienie, no ale mu powiedziano, a poszła gdzieś na plotki, tam wróci, no ale jakby nie wróciła, no to proszę przyjść wieczorem, to zaczniemy szukać. No. No a on w międzyczasie zaczął przepytywać sąsiadów, no i coś go tknęło i tak wszedł na taką przybudówkę, której już teraz nie ma i przez okno zobaczył, że na tapczanie u swojego sąsiada właśnie Józefa Cypka leżą rzeczy z jego mieszkania. On rozpoznał tam swoją pościel, zdaje się, że garnitur, no i coś go tknęło, tak, więc poszedł jeszcze raz po milicję, no już wieczorem patrol się zjawił, weszli do tego mieszkania, no i oczom ich ukazał się makabryczny widok, proszę Państwa, bo to korpus leżał na leżance, w wiadrze wystawała noga wnętrzności, w kredensie na salaterce leżało serce i wątroba. No masakra, tak? Co do jeszcze tutaj nawiążę do tych świadków na zdjęciach, o których wspominał pan doktor. No w przypadku Cypka było podobnie, tylko na zdjęciach nie ma nóg przygodnych ludzi, ale tam też chyba z pół kamienicy na miejsce zbrodni weszło, tak? Kiedy milicjanci już widzieli, co tam jest, a mimo wszystko tam sobie ludzie chodzili jak po spacerniaku, tak? Jedna z sąsiadek na widok tego, co się z panią Ireną stało, złapała krzesło i tym krzesłem chciała zatłuc Cypka. Stąd też potem relacje świadków, że wychodził z zakrwawionej koszuli, tak? Ale to była jego krew, bo tam go po prostu prawdopodobnie już na miejscu chciano zlinczować. Ale sam proces również trwał ekspresowo. Wszystko poszło tam ekspresowo, bo... Ale to też były takie czasy, że procesy generalnie szły bardzo tak, szybko tak, na tak, początku tam lat 50. Nie certolono się. Tak, ale tutaj mówię, tu mi się wydaje, że po prostu winny już był i niezależnie od jakichkolwiek ustaleń zdecydowano, że będzie tak, a nie inaczej. Tak? Tutaj... No tak, ale z drugiej strony proszę mi powiedzieć, w jaki sposób wytłumaczyć kobiece zwłoki po dekapitacji, po rozczłonkowaniu, które leżą w mieszkaniu, w kamienicy, w której w tym mieszkaniu przebywa mężczyzna, lokator, który nic tak? z tym nie robi. Więc w gruncie rzeczy, nawet gdybyśmy chcieli mieć pewne wątpliwości co do tego, czy to Cypek faktycznie był mordercą albo inaczej, gdybyśmy chcieli mieć wątpliwości co do tego, że nie był, to w jaki sposób to wytłumaczyć? Ja nie mam wątpliwości, że jakiś współudział miał. Tylko czy rzeczywiście był jedynym zabójcą, to tu już mam wątpliwości, ponieważ wszyscy świadkowie zeznali, że tego dnia, gdzieś praktycznie powiedzmy od południa, od około 14, biesiadował z sąsiadami z pierwszego piętra. Z niejaką Jadwigą Pieślak, jeżeli dobrze pamiętam imię, i z Marianem Jankowskim. W aktach jest, że on te Pieślak to już znał od kilku lat. Więc to była jakaś jego znajoma chyba ze Śląska, ale nikt nie podążył tym śladem. Mało tego, nie ma żadnego protokołu przesłuchania tej dwójki ludzi. Są nic nie wnoszące zeznania sąsiadów, którzy widzieli żywą rano panią Irenę, no rozwiesza pranie czy gdzieś tam idzie, no, które de facto niczego nie wnoszą do sprawy, a nie przesłuchano albo nie zamieszczono protokołu przesłuchania, dwójki ludzi, którzy spędzili z Cypkiem pół dnia od 14 gdzieś do godziny 20. Razem z nim poszli do kina. Ja się zastanawiam, jak ta dwójka ludzi, którzy z nim przebywała w tym mieszkaniu, gdzie, przepraszam za wrażenie, rozszlachtowane ciało jest, oni tego nie widzieli. I dlaczego nikt ich nie przesłuchał? Nikt ich nie przesłuchał. Tam jest tylko jedna skromna notatka, że ktoś zwrócił uwagę właśnie śledczym czy tam milicjantom, że ta dwójka piła cały dzień. Milicjanci idą na pierwsze piętro, zatrzymują tę parę i na tym się kończy wątek. I nie ma już nic na temat pytań o pana Jankowskiego i panią Pieślak. Czy to nie jest zastanawiające? A Cypek, muszę państwu powiedzieć tak, w śledztwie przyznał się do wszystkiego.
Tylko no ja chyba tutaj w IPN-ie to nie muszę mówić, że... Jak wyglądały przesłuchania. Jak trafił ktoś na przesłuchanie UB, to ja bym się przyznał nawet do tego, że jestem synem pana Miedzińskiego, nie? No tak, nie, no tak, tak, takie są realia, tak? Była założona teza, no to naprawdę UB potrafiło wymusić wszystko, tak? Więc tu mnie akurat nie dziwi, że Cypek się przyznaje do winy. Ale potem na przykład w liście do Bieruta z prośbą o ułaskawienie czy zmianę wyroku kary śmierci, no już podawał inną wersję, że to właśnie ten Jankowski pierwszy uderzył tę sąsiadkę. Fagon się tam przyznaje, że on też tam potem w panice uderzył, ale to już ponoć Jankowski miał odciąć głowę, a nie Cypek, tak? Natomiast z tej opowieści, o której pan w tym momencie mówi, jest bardzo daleko do tej miejskiej legendy rzeźnika z Niebuszewa, człowieka, który masowo mordował i który miał sprzedawać to ludzkie mięso. Dla mnie tak. Każdy, kto troszeczkę się, powiedzmy, kryminalistyką zajmuje, jakąś tam tematyką true crime, to mniej więcej wie, jak działają seryjni zabójcy. I to się nie zmienia na przestrzeni lat, tak? I z reguły właśnie jest coś takiego, że jeżeli się znajduje którąś tam ofiarę seryjnego zabójcy, to powiedzmy, cofając się w przeszłość, szuka się pierwszej jego ofiary, bo ona najczęściej jest z bliskiego jego sąsiedztwa. A potem to on już zabija ludzi zupełnie jakichś tam przypadkowych lub według jakiegoś klucza, tak? Ale nie ma żadnych jakichś powiązań czy środowiskowych, czy terytorialnych. Więc jeżeli zgodnie z taką definicją, to byłaby pierwsza ofiara Cypka, tak? Jeżeli zabił tę sąsiadkę z naprzeciwka. Przedtem nie ma żadnych doniesień. Ja przestudiowałem roczniki Kuriera Szczecińskiego od samego początku, od 1945 roku, jak się zaczął ukazywać, do 1952, czyli 7 roczników. Więc proszę mi wierzyć, tam nie było tygodnia, żeby jakiś zwłok nie znajdowano, tak? Więc można pod to podpisać, owszem, że to Cypek, pan Adam Zadworny z Wyborczej, nie wiem, czy jeszcze pracuje, napisał artykuł właśnie, że wpadł na ten ślad. Przepraszam, myślałem, że pan wylicza. Nie. Że wcześniej pojawił się seryjny zabójca, bo podobnie rozkawałkowane zwłoki znaleziono w walizce w pociągu ze Szczecina do Poznania. Zwłoki znalezione kilka tygodni wcześniej w beczce na Placu Żołnierza, tak samo pokawałkowane, więc to daje jakąś sugestię, domysł, że ten seryjny już działał wcześniej, tak? Szkopuł polega na tym, że do tych zabójstw doszło tam w 40, bodajże 7 czy 8 roku, a Cypek Szczecin zjawił wiosną 52, więc on nie mógł za to odpowiadać. Tak, Cypek był dosłownie kilka miesięcy w Szczecinie. Panie doktorze, co w takim razie przemawiałoby za tym, że to nie Zdzisław Marchwicki był wampirem z Sosnowca? A tutaj jest cała masa różnych elementów, które wskazywali jego obrońcy na procesie. Tak jak wspominałem, bardzo słabo zabezpieczano te dowody z różnych względów, nie wiem, technicznych niedomagań, braku sprzętu, braku umiejętności, kompetencji itd., itd., ale też być może obiektywnych przyczyn, że po prostu nie było czego zabezpieczać, bo no, tak to wynikało, że i dzisiaj, nie wiem, może by się okazało, że nie ma takiej możliwości. W związku z tym nie udało się uzyskać żadnych konkretnych, namacalnych dowodów. Nie udało się, tutaj sprawa z Cypkiem wydaje się, powiedzmy, bardzo prosta w porównaniu z Marchwickim, bo jest znalezienie zwłok, czy ujawnienie zwłok, jak to się fachowo nazywa, w dniu zgłoszenia zaginięcia. Podczas gdy tutaj między aresztowaniem Marchwickiego a ostatnim zabójstwem z serii to mija kilka lat. Jeśli w ogóle założymy, tak jak założyła prokuratura ówczesna, że te wszystkie zabójstwa rzeczywiście są zabójstwami jednego sprawcy, który działa w określony sposób. To znaczy ogromna większość z nich wyglądała dokładnie tak samo. To podobnie. Znaczy obrażenia były bardzo podobne. Tak, no są jak jest zbiór elementów wspólnych, no to jest, to on rzeczywiście jest jakiś element jeden wspólny, że jest samotna kobieta, która jest atakowana przez mężczyznę. I generalnie na tym się kończą te elementy, bo już na przykład, czy rzeczywiście dokonywano jakichś elementów związanych z seksualnością na ofiarach,
to już nie jest pewne. W jednych ofiarach bardziej, w innych mniej. Czy na przykład, ja już nie chcę wchodzić w jakieś drastyczne szczegóły, ale te zbrodnie się znacząco różnią. Na przykład obrońcy podnosili, że na przykład w jednych przypadkach sprawca zabijał i z nim znęcał się nad swoją ofiarą w miejscu, w którym ją zaatakował, a w innym przenosił ciało. Czy przenosił, bo tak okoliczności go do tego skłaniały? Czy to były jednak dwie osoby i tak jest to inny sposób postępowania? Ale jednak nawet osoby, nawet kobiety, które przeżyły atak wampira, nie potrafiły go do końca chyba zidentyfikować. No, raz, to jest też taka pewna zależność, co charakteryzuje tę sprawę, że im więcej lat upływało od zdarzenia, tym lepszą pamięć mieli świadkowie, co oczywiście wskazuje na raczej na manipulację tymi osobami i pewien polityczno-społeczny nacisk, który miał miejsce w trakcie procesu, niż na rzeczywistą jakąś prawdę obiektywną, bo raczej proces jest odwrotny. Albo na przykład obrońcy wskazywali, że są świadkowie, którzy rozpoznali kolor oczu mordercy z 30 metrów. Wyjątkowo spostrzegawczy. Albo na przykład jeden ze świadków wskazanych przez prokuraturę nagle przypomniał sobie, że od Marchwickiego kupił zegarek, bardzo podobny do ofiary, dopiero po kilku latach pobytu w zakładzie karnym. Wcześniej nie pamiętał o tym, ale nagle sobie przypomniał, jak mu zasugerowano, że mógł o tym pamiętać. No także tu jest cała masa takich elementów. No Marchwicki się przyznawał, później odwoływał zeznania, później znowu się przyznawał, później znowu odwoływał, a później już był takim wrakiem człowieka, że w zasadzie nie można zrozumieć, co on mówi. Niech już idę, tam, gdzie mam pójść. No i zaprotokołowano, że oskarżony przyznał się do winy. Ale to nie było jedyne przyznanie się do winy. To znaczy... ta sprawa jest szalenie ciekawa, ponieważ na samym procesie oskarżono nie tylko jednego człowieka, że jest tym wampirem, czyli mordercą kobiet, tylko oskarżono całą rodzinę o zabójstwa kobiet plus ostatnie zabójstwo, które przypisano Marchwickiemu, o zabójstwo na zlecenie. Co oczywiście w kazuistyce światowej nie ma miejsca, żeby sprawca, który morduje, bo nie wiem, ma takie napięcie w sobie psychiczne związane właśnie z jakąś potrzebą osiągnięcia satysfakcji, którą jedynie może mu zagwarantować patrzenie na śmierć ofiary, z zabójcą na zlecenie, który zabija, bo ktoś mu płaci za to albo nie wiem, z jakiejś innej przyczyny podejmuje się zamordować. Jeżeli dobrze kojarzę, to właśnie jego brat miał mu bodajże tak, zlecić zabójstwo. Śledztwo miało wykazać, że brat zlecił zabójstwo swojej takiej, można powiedzieć, przeciwniczki, którą pracował razem na jednej uczelni, przy czym ona była pracownikiem naukowym, a on administracyjnym i czując jakieś zagrożenie z jej strony, polecił bratu zamordować ją, wiedząc, że on jest wampirem, więc co mu za różnica, czy zabije tą, czy inną osobę. No i tu się pojawiają kolejne osoby. Drugi brat Marchwickiego, który jest pomocnikiem w tej zbrodni, ale takim w zasadzie nie wyjaśniono, prokurator nie był w stanie wyjaśnić do końca roli. Tu obrońcy jasno wskazują, że to jest zupełnie nielogiczne. Nawet nie udało się, czy zdaniem obrony, prokuratorzy ustalić, czy on był w tych miejscach, czego nie było, bo raz zeznania wskazują na to, raz na tamto, tego już nie uszczegółowiano, a w dwóch miejscach na raz nie mógł być. I partnera brata Marchwickiego, więc ta sprawa nabrała jakiegoś niezwykłego posmaku obyczajowego, bo mamy tutaj, jak to określano wtedy, zboczeńca, nie tylko zboczeńca mordującego kobiety, ale też zboczeńca geja, który stoi za zleceniem zabójstwa. W związku z tym cała ta rodzina jest tak spatologizowana, tak zła, że w zasadzie jedyną sprawiedliwą karą będzie kara śmierci. I pod tym kątem już w zasadzie nie było chyba odwrotu. I ci ludzie, czego by obrońcy nie zrobili, byli już jakby skazani w chwili, kiedy ten proces się rzeczywiście zaczął. Mieliśmy też żonę Marchwickiego, która była bardzo charakterystyczna. W ogóle jest bardzo skomplikowana sprawa, gdyż żona Marchwickiego, Zdzisława, wcześniej była żoną Henryka, który również na tym procesie był oskarżony jako pomocnik w zbrodni, więc jest to dość bardzo zagmatwane. To, kto jest synem kogo? A jednocześnie bardzo rodzinna jest ta zbrodnia.
dość skomplikowana, rzeczywiście, jeśli chodzi o relacje interpersonalne i układy, w które te ludzie ze sobą wchodzili. No i na przykład jeden z poszlak, bo to był wyłącznie proces poszlakowy, nie znaleziono odcisków palców. Nie udowodniono, mimo bardzo wielkich starań, że są ślady krwi na ubraniu Marfickiego. Choćby no, dlatego być może, że od ostatniej zbrodni minęło wiele lat, a od wcześniejszych to przecież 8 lat minęło od pierwszej zbrodni, którą przypisano Marfickiemu. Ale tak jak pan tutaj Jarosław mówił, tych zbrodni być może było więcej, tylko właśnie sposób dokumentacji, prowadzenia śledztw był na tyle prymitywny, że już nie potrafiono przypisać. Na przykład gdy w latach, na początku lat 70. czy koniec jeszcze 60. szukano w archiwach milicji, spraw, dokumentacji, okazywało się, że na przykład wiedzą o ofiarze, ale mają tylko nazwisko, że w trakcie śledztwa nie ustalono imienia, albo nie zachowało się w każdym razie w dokumentacji imię ofiary. No to trudno, żeby oczekiwać, że się jakieś dowody zachowają, które być może można później byłoby wykorzystać przeciwko temu podejrzanemu. Także no, ta sprawa była tak wielowątkowa, tak poszlakowa, że desperacko łapano się czegokolwiek. No, tak jak mówiłem, nie było śladów ani krwi, ani odcisków palców. Nie znaleziono narzędzia zbrodni, które można jednoznacznie było przypisać do konkretnej ofiary, poza tym, że ustalono, że jedna z ofiar została zamordowana szyną kolejową bądź tramwajową. To też jest ciekawe, że nie ustalono, co to była za szyna. Oczywiście sprawca nie podniósł tej szyny, żeby uderzyć ją w głowę, tylko uderzał głową ofiary o szynę. I tutaj jest prawie pewność, że to było narzędziem zbrodni. Ale jeśli chodzi o pozostałe elementy, to tutaj obrońcy dość czytelnie wykazywali, że to są rzeczy, które każdy ma w domu. Przynajmniej każdy miał wtedy w domu, typu pogrzebacz albo jakieś inne pilniki czy tego typu metalowe pręty. Przy czym no nie udało się ekspertom przypasować do żadnej z ofiar tego narzędzia. Nie znaleziono poza tym nie znaleziono ich nawet u Marfickiego, tylko u jakiejś jego rodziny. Page, który miał zabić jedną z ofiar, należał do jego ojca. W chwili, kiedy przeprowadzono rewizję i zakwalifikowano ten Page jako dowód, to już dawno ten ojciec nie żył i znaleziono go w jakimś tam szopie jego macochy Marfickiego i uznano, że to właśnie jest narzędzie zbrodni, czego obrońcy wykazywali, że to jest mało prawdopodobne, a już na pewno nie można tego przypisać. Ja tu już chciałem powiedzieć, że tych podejrzanych to było więcej, których ja tutaj zauważyłem w notatce. Tak, było ich 2036 tak zwanych wersji osobowych, które rozpatrywano, ale tylko do 1966 roku. Potem powstała kolejna grupa, później Wydział Śledczy, który rozpatrywał więcej tych wersji, ale już niestety teraz nie jestem w stanie z głowy odpowiedzieć, kiedy to i jak to miało miejsce. Więc wykonano nieprawdopodobną ilość pracy. To nie można podważyć ani zaangażowania tych funkcjonariuszy, ani ich chęci, ale w którymś momencie ich wypalenie zawodowe też musiało postępować. Stale utrzymywano grupę taką pościgową. Przez całą dobę, a się okazało, że przez długi czas, czy rok, czy półtorej nie ma żadnej zbrodni. A oni całą dobę na 3 zmiany, kilkadziesiąt osób czekało, że na hasło zabójca będą gdzieś tam jechać, łapać, blokować jakieś rejony i tak dalej, i tak dalej. To się okazało, że się nie udało. No, na ten temat powstał na przykład film, w którym tak jak książka kogoś podkręciła emocje, żeby było to ciekawsze, tak był nakręcony film w latach chyba w 80 roku, Wampir Janna, w którym właśnie pokazano w sposób dość ciekawy, to nawet po latach ja uważam, że to jest nawet atrakcyjnie nakręcony film, który trzymał jakoś w napięciu, właśnie od strony śledczych, że znamy mordercę od pierwszej chwili, ale jak śledczy go wykryją? I tam wprowadzono szereg mitów, że Marfickiego wytypował komputer. I właśnie taka wnikliwa analiza pozwoliła wyselekcjonować go z tysięcy, dziesiątków tysięcy mężczyzn żyjących na Śląsku i jego wskazała i ta taka technika w służbie człowieka pozwoliła go ustalić, co jest oczywiście nieprawdą. I ja na przykład do końca nie mam pewności, jak to się stało, że Marfiński został wytypowany na tego zabójcę. Ale mówi się, że nastąpiło to na skutek donosu żony.
która po kolejnej awanturze rodzinnej miała powiedzieć, że to był wampir. Ale to takie jest dla mnie nie do końca jasne. Natomiast pojawia się jeszcze jedna postać, która do dzisiaj tak naprawdę rozpala umysły badaczy, pisarzy, może bardziej pisarzy, którzy opisywali tę sprawę. Pojawia się jeszcze jedna osoba, która miała się przyznać do tego, że jest wampirem, i wcale nie był to Zdzisław Marchwicki. Tam przyznało się szereg osób, że są wampirami, i generalnie no, wykluczane były jako osoby chore psychicznie, które konfabulują po prostu. Jest rzeczywiście w literaturze, ale to nie tylko, bo to też podnosili obrońcy i to jeszcze podnosili w tym pierwszym, głównym procesie, że być może wampirem był Piotr Olchowy, który popełnił rozszerzone samobójstwo, a wcześniej miał wysłać dwa anonimy, mówiąc, znaczy jeden anonim, mówiący, że kończy z zabijaniem i on był wampirem. I rzeczywiście to jest bardzo niejasna sprawa, ponieważ po tym, jak już Marchwickiego osądzono, skazano i powieszono, w zasadzie wydaje się, chociaż może się mylę, zniszczono dokumentację wszystkich pozostałych potencjalnych sprawców. I zachowały się tylko akta śledcze i później te z procesu dotyczące sprawy Marchwickiego. Ale już właśnie nie ma nic na temat, a już na pewno nie w archiwum IPN-u, na temat właśnie Olchowego. Tylko zachowują się takie, powiedzmy, jakieś odnośniki w innych dokumentach. W tym na przykład ja udało mi się znaleźć taki dokument, gdzie oficer, który miał przeprowadzić rozeznanie u Olchowego, rozpytać go, zbadać czyli tą tego postać. Mężczyznę, który popełnił rozszerzone samobójstwo. Który, po którego śmierci jakby ustają te morderstwa, przynajmniej tak się pojawiają takie hipotezy. On tego nie zrobił. Czy był zmęczony, czy miał już dosyć, czy stwierdził, że ma za dużo roboty i tego gościa sobie odpuszcza. I sfałszował dokumentację, urzędową notatkę, że był, ale niczego nie ustalił. A później, jak się Olchowy zabił, zweryfikowano to i tego oficera zdegradowano i wyrzucono z milicji. Ze stopnia chyba kapitana został zdegradowany do szeregowca i usunięty ze służby, a informacje o tym ku, że tak powiem, przestrodze rozesłano do wszystkich komend Śląska, żeby go no, wskazać, że za podobne funkcjonowanie będzie kara. Więc coś jest na pewno na rzeczy z tym Olchowym, ale co? To jest już chyba nie do odpowiedzenia. W 1952 roku powieszony zostaje Józef Cypek, ogłoszono karę śmierci i najprawdopodobniej został stracony bardzo niedaleko stąd, bo najprawdopodobniej w areszcie przy ulicy Kaszubskiej. I czy dotarł pan do jakichś informacji mówiących o tym, co tak naprawdę podawały wtedy media, gazety? Czy mówiono cokolwiek o straceniu Józefa Cypka? Czy otrąbiono jakiś sukces na przykład ówczesnej milicji? Nie. O tej sprawie to trwała cisza medialna. Znalazłem tylko jedną notatkę właśnie o wykonaniu wyroku na Józefie Cypku. To był akapit, proszę państwa, mniej więcej takiej wielkości. I nic więcej. Ani przed, żadnych relacji ze śledztwa. Zresztą mówię, to już wspominaliśmy, ta sprawa potoczyła się błyskawicznie, bo praktycznie tylko dwa dni śledztwa, tydzień później rozprawa, która trwała około 4 godzin i koniec. Tydzień. Gdzieś zajęło osądzenie Cypka i zamiecenie praktycznie tej sprawy pod dywan, bo przy niej mamy, tu trzeba wspomnieć, jest pewien kontekst historyczno-polityczny, bo rok wcześniej w Szczecinie doszło do ogromnych zamieszek. Sowiecki oficer Daniło Niczupej, jeżeli dobrze pamiętam nazwisko, pan Eryk potwierdza, zastrzelił Polaka, który zwrócił mu uwagę, że dlaczego w bramie, prawda, oddaje mocz. Szybciutko streszczając, tłum Szczecinian mało nie zlinczował i tego sowieckiego oficera, a potem też milicjantów, którzy tegoż oficera, że tak powiem, bronili przed tym rozścieczonym tłumem. W efekcie tam około chyba 200, ponad 200 osób aresztowano za te zamieszki, za te różne rzeczy, tam milicjantów przez okno wyrzucano i tak dalej. No i teraz proszę sobie wyobrazić, rok później jest podobna sytuacja. Niemiec zabija
w sposób przebrutalny traktuje ciało Polki, a nie Buszewo i Szczecin właściwie. To jest wtedy tygiel kulturowy, tak? Mamy tutaj Niemców, Żydów, Cyganów, Polaków, więc łatwo sobie wyobrazić, co Rosjan przecież też. Łatwo sobie teraz wyobrazić, co na przykład rozwścieczeni Polacy robią z Niemcami, tak? Zaczynają się nagonki na Niemców, rewanż. Więc czy nie lepiej mamy tutaj kozła ofiarnego Niemca, w jego mieszkaniu znalezione zwłoki. Nie, przepraszam za kolokwializm, rozkminiamy, czy tam jeszcze ktoś maczał w tym palce. Mamy tutaj winnego, służby by go odpowiednio przygotują. Szybciutkie skazanie, nastroje społeczne uspokojone. A to jest przecież kilka lat po wojnie, więc ta nienawiść do Niemców no jest dość jeszcze mocna w narodzie, tak? Więc to jest chyba wytłumaczenie, dlaczego z tą sprawą tak szybciutko się załatwiono, tak? A jednak mimo wszystko, mimo że gazety poświęciły temu zaledwie kilka linijek... Jedna gazeta, dosłownie. Omawiamy sprawę Józefa Cypka w 2022 roku. No, bo jakby powiedzieć, legenda miejska, która potem powstała, bo ja nigdzie nie natknąłem się, żeby wcześniej były jakieś doniesienia o takim seryjnym zabójcy, która potem powstała. To ona jakby z roku na rok dobudowywała szczegóły, ona się kolportowała po całym mieście. No zaczęła żyć własnym życiem, tak? Ludzie sobie dopowiadali różne szczegóły. Pewne historie nakładały się na siebie, bo rzeczywiście w Szczecinie istniał proceder podobno. Ja już tego nie sprawdzałem, powołuję się na źródła, powiedzmy inne, że rzeczywiście dochodziło do handlu ludzkim mięsem, tak? Pewna rodzina żydowska miała się tym parać, więc mamy jakby taką kalkę nałożoną na historię Cypka, tak? Kilka lat po tych wydarzeniach spuszczono wodę z Rusałki, bo to się wcale nie odbyło podczas śledztwa, bo no to było tylko kilka dni, tak? Nikt się w to nie bawił, chociaż ludzie twierdzą, że byli tego świadkami, no ale oni mieli wtedy, nie wiem, 5-7 lat, no ja nie jestem jakoś przekonany, żeby wierzyć w takie relacje, a w aktach nie ma nic na ten temat, tak? Nie ma żadnych protokołów, inne są, a takich nie ma, więc dlaczego? Więc te znalezione czaszki, to na początku znaleziono ich ponoć tylko kilka. Ale czytając artykuły na temat Cypka, to im bliżej współczesności, to ja, proszę Państwa, zauważyłem, że od kilku czaszek doszliśmy już do kilkudziesięciu. Tak to autorzy tych artykułów rozbudowują, tak? Nie wiadomo na podstawie czego. No ale trzeba podbijać historię. Więc mówię, przez ten sensacyjny wydźwięk, przez tą otoczkę tej makabry, ta historia zaczęła żyć swoim życiem, tak? A tak mi się wydaje. Sprawa była prosta. No, człowiek zdegenerowany po przejściach, w ostrym stadium alkoholizmu, no, zabija sąsiadkę, na którą miał ochotę. Koniec historii. Sąsiedzi tam opowiadali, że zapadnia jakaś była. Ja polecam pojechać na Niemierzyńską. Tam można wejść. W lewo zaraz po klatce, tam teraz są takie komórki jakby, w miejscu, gdzie była kuchnia. No i tak proszę sobie popatrzeć, no, czy gdzieś tam widać, żeby była jakaś zapadnia, to kto ją zlikwidował, kto to zabudował. Ja widziałem filmy dokumentalne, gdzie sąsiadki pokazywały, tak, tutaj stąd zrzucano i potem wychodzą na podwórko i pokazują, a tu w tej piwniczce to spadały te już pokawałkowane ciała, tak? No ja tam byłem, patrzyłem, gdzie tu są ślady po jakiejś tej zapadni. Dopiero po zbrodni wszyscy mówią, że czuli zapach ten taki mdławy ludzkiego mięsa, no tylko, że skoro czuli go wcześniej, to dlaczego nikt, nie wiem, nie poszedł na milicję, nie złożył jakiegoś doniesienia, tak? I dlaczego mąż ofiary od razu nie poszedł do Józefa Cypka, bo to by mnie zastanawiało w takiej sytuacji. Oj, tutaj też jest pewien kontekst intrygujący, bo z dwóch zeznań, z dwóch notatek ja się dowiedziałem, że być może to też był jakiś motyw, którego nikt nie roztrząsał. To małżeństwo, czyli pani Ireny, pana Józefa, starało się o mieszkanie Cypka. I tego dnia pan Józef jechał gdzieś tam do spółdzielni, czy gdzieś do komitetu partyjnego, załatwiać sobie przydział tego mieszkania. I co wtedy, jak Cypek by na przykład wiedział, że zaraz go mają z tego mieszkania wysiadać? Przecież to też może być motyw, prawda? Czyli prasa,
poświęca parę linijek sprawie Józefa Cypka. A jak z kolei media, prasę relacjonują zakończenie procesu i egzekucję wampira Sosnowca? Egzekucja odbyła się zupełnie w tajemnicy, bez żadnego rozgłosu. W ogóle jakby nie zaistniała, była tajna. Za to proces był dość szeroko relacjonowany, bo wreszcie władza mogła się pochwalić sukcesem. Więcej, no, przyjmuje się, ja się z tym zgadzam, że to był taki ostatni stalinowski proces, jeśli chodzi o otoczkę medialną, nagłośnienie. Nie odbywał się w sądzie, tylko w specjalnie wynajętej hali zakładów przemysłowych, która była domem kultury, który mógł pomieścić setki osób, po to, żeby właśnie zrobić z tego show. Taki jak właśnie takie pokazowe procesy stalinowskie. I w tym znaczeniu to był taki ostatni. Prasa relacjonowała więcej. No to oczywiście to urągało, że tak powiem, jakiejś kulturze prawnej, bo świadkowie czytali o tym, co się działo na procesie, znali oskarżonych z zdjęć w gazetach i tak dalej, więc a mimo to i tak się mylili. Na przykład proszeni świadkowie o wskazanie, kogo tam widzieli w domyśle wampira Markwickiego, wskazywali jego brata Henryka. Fakt, że było jakieś między nimi podobieństwo, no ale no nawet w takiej sytuacji nie byli w stanie prawidłowo wskazać Markwickiego jako wampira. Więc o ile sam proces był bardzo nagłaśniany, był też bardzo kontrolowany, bo to, co się dostawało do mediów, było bardzo wnikliwie filtrowane przez różne szczeble cenzury, bo niektórzy oskarżeni, przede wszystkim Jan Markwicki, który był człowiekiem wykształconym, dość takim pewnym siebie i uważającym się za absolutnie niewinnego, bardzo tam porywczo się bronił, co budziło konstatację i sędziego, który go wielokrotnie tam uciszał, i tych, którzy ten jakby spektakl reżyserowali, bo nie mieli pojęcia, co ten Markwicki powie, a z drugiej strony nie były to już czasy takie, że można w 3 dni załatwić sprawę. Ten proces trwał bardzo długo, tam zeznawało kilkaset osób. Już teraz nie chciałbym się pomylić, ale chyba 500 świadków było przesłuchiwanych, więc to jest olbrzymia liczba. A Markwicki na przykład wyciągał różne rzeczy bardzo niewygodne dla władzy, jak na przykład rolę Służby Bezpieczeństwa na Uniwersytecie, że na przykład, że skąd on był pytany, skąd on wiedział o wampirze? W domyśle, nie wiem, liczono, że powie, że przecież to był mój brat, więc wiedziałem od niego, że zabijał. Albo, no nie wiem, powie coś, co go pogrąży. A on tymczasem mówił, że o wampirze dowiadywałem się z plotek w tramwaju, bo o tym wszyscy mówili, ale w to nie wierzyłem, bo miałem lepsze, wiarygodne źródło informacji. Szedłem do panów, którzy byli z SB na uczelni i rozmawiałem z nimi, oni mi mówili. I stąd wiedziałem, że jedną z wersji śledztwa jest to, że zabija homoseksualista. I rzeczywiście ja sprawdziłem, Markwicki Jan pojawia się w 1966 roku jako jeden z tych tak zwanych wersji osobowych. Na 6 lat przed aresztowaniem Zdzisława, jego brata, jako wampira. Więc on wyciągał przeróżne rzeczy, albo na przykład on był jednocześnie oskarżony o łapownictwo, co się okazało prawdą, i do tego się przyznał. I on na przykład mówił, którym funkcjonariuszom Komendy Wojewódzkiej załatwił, bo on był na Wydziale Prawa kierownikiem sekretariatu i przez swoje stanowisko pracy załatwiał za łapówki zdane egzaminy. I on zaczął na sali rozpraw, no więc sędzia go uciszał i tak dalej. Więc tutaj historii czy opowieści, które padały publicznie, było tak wiele, o tak dużym ciężarze, że starano się wyłączyć tą jawność przy jednoczesnym tworzeniu wrażenia, że wszystko odbywa się w świetle reflektorów i zapraszano aktyw społecznych i tak dalej, ale ściśle selekcjonowany, tak, żeby mieć wszystko pod kontrolą, a i tak się nie udawało. Panowie, wy poświęciliście bardzo dużo czasu na to, żeby rozpracować osoby, na których temat piszecie. Powiedzcie mi bardzo proszę taką rzecz, czy wy czasami sobie zadajecie, tak zupełnie prywatnie, czy zadajecie sobie takie pytania, winny czy niewinny? To jest jeszcze w was?
Ja tak. Tu w przypadku tej książki też sobie zadawałem pytanie, aczkolwiek mówię, no jakiś współudział Cypka widzę, no bo ciężko jakoś tutaj, prawda, go uniewinnić, czy podejrzewać o jakiś tam brak udziału, jeżeli zwłoki znajdują się w jego mieszkaniu. Ale niedawno też napisałem książkę o jednym z najsłynniejszych procesów poszlakowych w sprawie profesora Tarwida. I kończąc tę książkę, ja nadal nie wiem, czy jego żona popełniła samobójstwo, czy on zabił, czy to był nieszczęśliwy przypadek. Bo tu przy Cypku mam w miarę wyrobione zdanie, że na jakiś współudział miał i obawiam się, że ci jego sąsiedzi też. Ale nie był rzeźnikiem. Ale nie był rzeźnikiem, nie. Był zabójcą, ale nie rzeźnikiem. Tak, i dla mnie to było incydentalne zabójstwo, czy to pod wpływem alkoholu, no to już trudno wnikać. Mówię, sprawa została z góry przesądzona, bo przecież nawet protokół sekcji zwłok był taki trochę... No na alibi, tak? No bo głowy nie wydobyto z tego jeziora Rusałka, więc sekcja zwłok, czy protokół sekcji zwłok właściwie opierał się na tym, co zeznał Cypek. Bo zeznał, że Irena Jarosz została zabita 3 uderzeniami młotka w głowę. No ale jak to można stwierdzić, jak głowy nie ma, tak? Więc to już jest do podważenia. Nie zebrano, nie pobrano odcisków palców z narzędzi zbrodni, tak? Z tego młotka, bo wiadomo, gdyby były na nim odciski Cypka, no to jest oczywiste. Jego dom, jego młotek, no to są odciski. Ale jeżeli byłyby odciski palców drugiej i trzeciej osoby jakiejś, no to już bruździ przecież śledczym, tak? No bo w tym momencie to narzędzie zbrodni miał ktoś inny też w rękach, tak? I to już rodzi wątpliwości. Mało tego, protokół sekcji zwłok stwierdza, że zwłoki zostały rozkawałkowane bardzo fachowo. A to był ślusarz kolejowy. No to jak? Gdzie się on tego nauczył? Za dowód służył podręcznik zielarski, z którego on się miał nauczyć fachowej dekapitacji zwłok. No tam jest bardzo dużo zadziwiających kwestii. Dlatego mówię, no ja nie do końca jestem przekonany, że to jest tylko jedyny winny w ten sposób. Panie doktorze, a pan? Ja ciągle mam wątpliwości oczywiście, aczkolwiek ja nie jestem zwolennikiem tej, tak jak powiedziałem, panującej w mainstreamie tezy, że na pewno Marchwicki nie był wampirem. Ja się nie podpiszę pod taką deklaracją, bo jest jednak szereg argumentów, które można cały czas podnosić na jego niekorzyść. I one prawdopodobnie nigdy nie zostaną wyjaśnione ostatecznie, aczkolwiek wątpliwości jest bardzo wiele i tu akurat jestem też przekonany, że w demokratycznym państwie prawa Marchwicki nie zostałby skazany na podstawie tych dowodów, które zebrano, z pewnością by został uniewinniony, a co nie znaczy, że z pewnością nie był tym wampirem. I z Cypkiem jest tak samo. Też uważam, że dobry adwokat mógł go z tego wyciągnąć, tak? Bo tak naprawdę nie było dowodów, no tylko znaleziono zwłoki w jego domu, tak? A zadziwiające jest, że nie ma żadnych wzmianek o tym, o pokrwawionym, zakrwawionym jego ubraniu. No proszę sobie wyobrazić, że kroicie człowieka, no przecież krew tryska, leje się, a tu nie ma żadnych... Ja nie ukrywam, strasznie trudno jest mi sobie to wyobrazić, muszę panu szczerze powiedzieć. Jak się nie pobrudzić, tak? W ogóle tę sytuację. No, a nie ma żadnych jakichś śladów w protokołach, że takie jego ubranie znaleziono, tak? No ktoś powie, no był cwany i wyrzucił. No a mnie teraz zastanawia, ty jak wyrzucił zakrwawione ubranie, a ciała nie wyrzucił? To ciało zostawił, a ubranie wyrzucił, no przecież bez sensu, prawda? Więc tam takich nielogicznych jakby zachowań, czy no po prostu spartaczone śledztwo. Właściwie tego śledztwa nikt nie prowadził, bo z góry było założone, tak? To ja pozwolę sobie tak pokrótce podsumować to nasze spotkanie, bo z jednej strony, czy to seryjni mordercy, czy zabójcy, tak jak było to w przypadku Józefa Cypka, czyli rzeźnika, domniemanego rzeźnika z Niebuszewa, oni z jednej strony fascynują i rozpalają wyobraźnię czy twórców i zajmują też jakąś część prac historyków, natomiast wydaje mi się, że taką słuszną optyką spojrzenia na ich działalność będzie kwestia spojrzenia poprzez
ofiary, ich ofiary czy rodziny ofiar, bo syn ofiary Józefa Cypka żyje do dziś. Żyją też rodziny kobiet zamordowanych przez wampira z Sosnowca, kimkolwiek tak naprawdę ten wampir był. Więc nawet jeżeli będą to postaci, które będą stawały się jakimiś figurami prozy i twórczości artystów, no to chyba wypadałoby mieć z tyłu w głowie tak naprawdę te ślady ich zbrodni, które są do dzisiaj widoczne. Ja serdecznie dziękuję za to spotkanie. Dziękuję również widzom, którzy oglądali nas w internecie za pośrednictwem profilu facebookowego.